Dzisiaj będziemy analizować chód. Aby to zrobić, będziemy posługiwać się pojęciem cykl chodu, który określa fragment chodu od uderzenia pięty o podłoże do ponownego uderzenia tej samej pięty. Normalny chód ma prędkość około 112 do 120 kroków na minutę. Jest to dość szybko, to jest taki chód jak po ulicy. W trakcie chodu wyróżniamy fazę podporu i fazę przeniesienia. Podpór może być pojedynczy, czyli moment, kiedy stoimy tylko na jednej nodze, oraz podwójny. Wtedy podpieramy się na dwóch nogach. Fazy chodu. Pierwszą fazą jest initial contact. On trwa zaledwie chwileczkę i kluczowym zjawiskiem w tej fazie jest pozycja stopy oraz proste kolano. Zauważ, że stopa jest w pozycji neutralnej i to właśnie daje możliwość przygotowania całej kończyny dolnej do aktu przetaczania. Taka zresztą jest, takie jest zadanie tej fazy. Faza loading response rozpoczyna się chwilę po tym, jak pięta uderzyła o podłoże. Jej celem jest przejęcie ciężaru ciała, czyli amortyzacja przy pomocy ekscentrycznej pracy mięśni. Faza loading response kończy się w momencie oderwania drugiej nogi od podłoża. W fazie mid stance mamy stabilne przeniesienie całego ciała nad stopą podporową. Co jest ważne w tej fazie, utrzymanie pozycji dzięki rotatorom zewnętrznym, odwodzicielom i prostownikom biodra nogi, która jest nogą podporową. Faza mid stance kończy się w momencie, kiedy środek ciężkości ciała wysunie się nad przodostopie. Faza terminal stance. Tutaj następuje przesunięcie środka ciężkości, jego rzutu poza płaszczyznę podporu stopy, czyli można powiedzieć, że jest to chwilowa utrata równowagi. Zwróć uwagę na zgięcie grzbietowe w stawach śródstopno-paliczkowych. Kluczową rzeczą w fazie presswing jest rozluźnienie, obniżenie napięcia mięśniowego w nodze, która za chwilę będzie przechodziła do przeniesienia. W analizie chodu fazy initial swing oraz mid swing, czyli dwie pierwsze fazy należące do przeniesienia, rozpatrujemy wspólnie. Ich głównym celem jest przeniesienie stopy nad podłożem, a dzieje się tak dzięki utrzymaniu pozycji neutralnej, tudzież zgięcia grzbietowego w stopie oraz zgięcia w kolanie. W momencie, w którym podudzie przechodzi poza linię prostopadłą do podłoża, rozpoczyna się faza terminal swing, której głównym celem jest wyhamowanie ekscentryczne pędu i umożliwienie ponownego kontaktu z podłożem.